Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W niedzielę 7 stycznia 2024 roku, w związku z tym, że widzimy się w tym roku po raz pierwszy, to chciałem życzyć Wam dobrego, błogosławionego roku. I chcę rozpocząć hasłem tygodnia, które jest czytane w czasie dzisiejszych nabożeństw. Hasło wyjęte jest z listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału i 14 wiersza. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I drugie hasło, którym chciałbym się dzisiaj w tym krótkim rozmyślaniu posłużyć, to jedno z dwóch jeszcze wybranych. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale i 13 wierszu, Mojżesz mówi Izraelitom coś takiego. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. Drodzy, dwie rzeczy na start tego roku 2024. Myślę, że roku, który zapowiada się jako rok trudny. Nie chcę tu być jakąś wieszczką, ale to gołym okiem widać, że nie jest za dobrze, jeśli popatrzymy na wojnę w Ukrainie. Nie jest za dobrze, jeśli popatrzymy na Bliski Wschód, co się dzieje. I generalnie możemy popaść troszeczkę w taki, no, w taki lęk egzystencjalny, co będzie z nami w tym roku. I warto właśnie o tych dwóch rzeczach, które chcę teraz powiedzieć, sobie porozmyślać. Po pierwsze, z tej perspektywy duchowej, kim jesteśmy? Paweł mówi jasno do zboru w Rzymie. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jako chrześcijanie jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc tymi, którzy są ukochanymi przez Boga, bo Bóg, dobry Ojciec, kocha swoje dzieci i chce dla nas dobrze. Potrzebujemy Mu ufać. Wiem, że nie jest to często łatwe, ale Paweł jakby przypomina zborowi w Rzymie o tym, kim są, i dzisiaj to przypomnienie jest także dla nas. I druga sprawa. Izrael wychodzi pod wodzą Mojżesza z Egiptu i zaczyna szemrać. A wiecie, skąd bierze się to szemranie i narzekanie? Bierze się stąd, że wchodzi w ich życie strach. Uciekają z tego Egiptu, dowiadują się, że faraon wysyła pościg, czyli swoje wojska za nimi. No i się zaczyna. Mogliśmy zostać w niewoli, tam przynajmniej mieliśmy co jeść, teraz będziemy straceni i tak dalej. I wtedy Mojżesz z pełnym przekonaniem, jako posłaniec Boga, mówi coś takiego. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. I moi drodzy, my potrzebujemy tych słów, bo potrzebujemy wytrwałości. Wytrwałości w zaufaniu, w pokorze i w modlitwie. Przyznam się Wam szczerze, że temat wytrwałości jest nawet i dla mnie trudny. Dlaczego? Dlatego, że przez ostatnie prawie już 2 lata modlimy się jako parafia o pokój w Ukrainie. I można by powiedzieć, że no jest to już nudne, bo na każdym nabożeństwie, czy w Pyskowicach, czy w Łabędach, czy w Gliwicach, co niedzielę, gdzieś w tej modlitwie powszechnej Kościoła pojawia się modlitwa o pokój w Ukrainie. W ostatnim czasie dochodzi jeszcze nam do tego Bliski Wschód, Izrael, Palestyna, i można byłoby powiedzieć, no dobra, mija już spory kawał czasu, nic się nie dzieje, odpuśćmy. W modlitewniku, w przewodniku z Biblią na co dzień mamy jeszcze zwrotkę pieśni ze śpiewnika Będę śpiewał i grał. Małgorzata Rymosz napisała tak. W ciszy i w zaufaniu będzie Wasza moc. O każdą sprawę, o każdy czyn zanoście głosy swe. Każdy sługa uniżony, wysłuchany jest. Nie bójcie się, uwierzcie
i powierzcie życie mi. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy właśnie byli tacy, wytrwali w modlitwie, wytrwali w tym zadaniu, w jakim nas Pan Bóg stawia, w przeżyciu tego życia, w godności chrześcijańskiej, w wartościach chrześcijańskich i z takim optymizmem chrześcijańskim, z taką nadzieją chrześcijańską. No ten rok jest przecież ogłoszony w naszym Kościele też rokiem nadziei. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, że tej nadziei potrzebujemy i bądźmy tymi, którzy nie tylko o tą nadzieję się modlą, tej nadziei oczekują, ale też, którzy tą nadzieją się dzielą, bo świat potrzebuje Bożej nadziei, nie takiej światowej nadziei czy światowego pokoju, bo go po prostu nie ma. Ale bądźmy tymi, którzy podzielą się chrześcijańską nadzieją. Życzę Tobie i sobie, żebyśmy byli właśnie przepełnieni tą Bożą nadzieją i w tym 2024 roku pokładali całą swoją ufność w Bogu, wiedząc, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo Duch Boży nas prowadzi. Miejcie dobry dzień, dobrą niedzielę. Jeśli jeszcze przed Wami nabożeństwo, to życzę dobrego nabożeństwa. Jeśli byliście już na nabożeństwie, to może wrócicie do kazania, może do jakiejś myśli, którą przynieśliście z Kościoła w swoich sercach. Niedziela to dzień święty. Niedziela to szczególny dzień tygodnia i tego szczególnego dnia dobrego, błogosławionego Wam życzę i pozdrawiam serdecznie z parafii w Gliwicach i Pyskowicach. Zostańcie z Bogiem.